Chodzę z tym pytaniem, które obudziła ta Ewangelia dzisiejsza we mnie. Jeśli Jezus okazuje się Panem żywiołów, tymi żywiołami są wiatr, wicher, jezioro, jego dynamika, to czy on też nie może być Panem moich wewnętrznych żywiołów, którymi są moje emocje? Chodzę z tym pytaniem i pociąga mnie właśnie taka perspektywa i takie poszukiwanie, żeby ilekroć doświadczę tej cudownej, ale też trudnej i kłopotliwej mocy moich wewnętrznych żywiołów, żeby iść z tym wszystkim, gdy one staną się kłopotliwe, gdy staną się zagrożeniem, gdy zaczną przekraczać właśnie granice im przypisane, żeby wtedy prosić Pana, aby On objawił swoją stwórczą potęgę wobec tych żywiołów i nadał im właściwe granice.